Politolog, historyk idei o tytule naukowym profesora, naukowo związany z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Zapraszam pana Adama Wielomskiego. Po wykładzie pana profesora będzie możliwość zadawania pytań. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Może jedno gwoli wyjaśnienia. Już zmieniłem pracodawcę, teraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proszę państwa, powiem szczerze, ja zacznę od nawiązania do poprzedniego wystąpienia, bo ile było ono całe pesymistyczne, o tyle na koniec, i tam nie zawsze się z tym zgadzałem, będę też może o tym jeszcze coś wspomnę, ale na końcu zawiało takim optymizmem, że prawie się przewróciłem. Naprawdę pan wierzy w to, że ci osoby, co tutaj potem w Sejmie grasują, to oni chcą dobrze? Powiedziałem, że jestem w stanie w to uwierzyć. Aha, dobrze. Wiara ma to do siebie i tym się różni od wiedzy, że nie ma namacalnych dowodów. Okej, dobrze. Jeśli tak przyjmiemy, to rzeczywiście możemy tak przyjąć. A mówiąc już całkowicie poważnie, to tematem mojego wystąpienia, ono będzie troszeczkę odmienne od tych wystąpień poprzednich, a będę chciał się skupić na problemach zagrożeń dla suwerennego państwa, które się pojawiły i pojawiały w roku 1918 i tych, które się pojawiają w roku 2017, czyli po 99 latach. Pojawia się bowiem pytanie, czy na zmiennej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości politycznej, zarówno międzynarodowej, jak i wewnętrznej, te zagrożenia dla suwerennego państwa były, są i będą takie same, czy też one się zmieniają i trzeba w związku z czym na inne rzeczy baczyć, niż baczyli inni nasi przodkowie, czy też może do rzeczy, na których oni baczyli, musimy jeszcze dodać inne aspekty, na które musimy spojrzeć, a których to zagrożeń oni nie znali, nie doceniali, albo nawet nie byli w stanie przewidzieć, że mogą się pojawić. Mamy rok 1918. Jest to w sumie końcowa faza okresu historii Europy, który moglibyśmy określić mianem złotej epoki suwerennego państwa. Ta złota epoka suwerennego państwa, jak co niektórzy historycy, zaczyna się z pokojem westfalskim roku 1648. Ja bym to trochę cofnął w ogóle do początku reformacji i rozpadu porządku chrześcijańskiego średniowiecza. W każdym razie to jest jeszcze epoka, kiedy suwerenne państwo traktowane jest jako swojego rodzaju absolut, w stosunku do którego siły zewnętrzne nie posiadają uprawnień do interwencji. Te uprawnienia do interwencji, które w epoce różnego rodzaju ONZ-owskich wojen humanitarnych, czy tam interwencji humanitarnych, traktujemy, czy jakieś interwencji, nie wiem, Unii Europejskiej, też innych państw zewnętrznych, wewnętrzne sprawy innych państw traktujemy jako rzecz dzisiaj, no, jeśli nawet nienormalną, to w każdym razie coś, do czego się przyzwyczailiśmy, ponieważ widzimy to na ekranach telewizorów, że ciągle ktoś tam się interesuje cudzymi sprawami. W roku 1918 mają się jeszcze zupełnie inaczej. W roku 1918 obowiązuje jeszcze słynna formuła Hugo Grocjusza z XVII wieku. Pomiędzy państwami panuje albo stan wojny, albo stan pokoju. Zwróćmy uwagę na tą formułę. Albo, albo. Jest albo wojna, albo pokój. Jest to w związku z czym świat, w którym nieznane są różnego rodzaju konflikty, które dominują w świecie współczesnym, zdecydowanie bardziej skomplikowane. Wtedy albo państwa prowadzą ze sobą wojnę na swoich granicach, czy to morskich, czy to lądowych, albo takiej wojny nie prowadzą. I w związku z czym podstawowymi zagrożeniami dla państwa ówczesnego były przede wszystkim zagrożenia militarne o charakterze zewnętrznym. Powstająca Polska w 1918 roku nie miała ustalonych granic, ani nie było pewne, że wszyscy nasi sąsiedzi dookoła przyjmują nasze prawo do posiadania suwerennego państwa. Granice Polski były nieznane. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, jakie będą. One się dopiero wykształciły
no, tak naprawdę na początku lat 20. pokój ryski, plebiscyty na Śląsku, w Warmii i Mazurach, czyli możemy powiedzieć, że wykształciły się w Wersalu i wykształciły się w Rydze. I dlatego też zagrożenia wtedy mają głównie charakter militarny. A siłą państwa jest przede wszystkim jego zdolność wystawienia licznej i dobrze wyekwipowanej technicznej armii. Armia przede wszystkim musi być liczna. Dlaczego? Dlatego, że podstawową bronią wtedy na świecie jest jeszcze jednostrzałowy karabin. Innymi słowy, jeżeli mamy 100 tysięcy żołnierzy, to na polu bitwy pada 100 tysięcy strzałów. Jeśli mamy 500 000 żołnierzy, pada 500 000 strzałów. A potem oczywiście następuje przeładowanie karabinów, ale domyślamy się, że ci, którzy ich mają 5 razy tyle, automatycznie wychodzą z wojny zwycięsko. Sytuację tę zmieni dopiero pojawienie się, szersze zastosowanie broni maszynowej, samolotów, czołgów, czyli wszystkiego tego, co jaskrawo zmieni postać bitwy. W dzisiejszym świecie wiemy, że liczebność armii nie ma już fundamentalnego znaczenia. Jedną z największych armii świata dzisiaj jest armia Korei Północnej. A oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to armia zdolna do walki prawdopodobnie zaledwie przez kilka dni z powodu swojego zacofania technicznego. Także zagrożenia militarne są wtedy największe i Polska pierwsze, co musi zrobić w 18 roku, to zbudować swoją własną armię, swoje własne wojsko. I Polska bardzo dużym wysiłkiem tą armię buduje, mając wkrótce 600 tysięcy, potem 1 000 000 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej już znaczące siły zbrojne, dzięki którym udało się tą nawałę bolszewicką w 20 roku pod Warszawą zatrzymać. To jest jakby zagrożenie najbardziej oczywiste, ale pojawiają się już wtedy zagrożenia nowego typu, wcześniej nieznane. Pierwsze zagrożenie jest to zagrożenie dywersją o zupełnie innym zakresie niż kiedyś. Kiedyś dywersant to polegał na tym, że się tam przewoziło paru facetów, żeby tam, nie wiem, zorganizowali jakiś zamach bombowy, nie wiem, most na przykład unieruchomili do przejazdu, prawda, to byli dywersanci. Niemcy wymyślili w 1917 roku nowy typ dywersanta, nazywał się Włodzimierz Illich Lenin. Wszyscy znamy tego pana, bo można powiedzieć tak, cesarz Niemiec wysłał go z misją dywersyjną do Piotrogrodu po to, żeby narobił nieco dywersji jego kuzynowi, cesarzowi Rosji. I okazało się, że dywersant stworzył własne państwo i własne imperium. I co więcej, państwo Rosja Radziecka, która powstała późniejszy Związek Radziecki, jest państwem terytorialnie zupełnie nowego typu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest już takie państwo jak kiedyś, a mam to na myśli wszystkie partie komunistyczne podlegające Moskwie, które ma określone granice. Dlaczego? Dlatego, że poza tym państwem działają we wszystkich innych państwach europejskich partie polityczne, zdyscyplinowane, zarządzane z Moskwy, których najwyższym punktem odniesienia, najwyższym punktem lojalności nie jest już własne państwo narodowe, tylko jest Moskwa. Dlatego mamy do czynienia z zupełnie innym zagrożeniem dla Polski. Mamy zagrożenie komunistyczne, które idzie z dwóch stron. Mianowicie zagrożenie, które jest czysto militarne w sensie zewnętrznym, czyli mam na myśli tutaj Armię Czerwoną i wojnę polsko-bolszewicką, która wybuchła w latach 19-21 trwała. No właśnie 20-21 się skończyła traktatem ryskim. No i wreszcie mamy partie komunistyczne, których w poszczególnych krajach, również w Polsce, których siły wtedy nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ja nie zawaham się powiedzieć, że przez pewien czas siłę ruchów komunistycznych i socjalistycznych bardzo przeceniano. Jeśli sobie spojrzymy na zachowanie Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który pozwala właściwie nie walcząc o władzę Piłsudskiemu dojść do władzy w Warszawie, to odpowiedź, dlaczego tak się stało, jest dosyć prosta. Mianowicie uważano, że Warszawa jest i w ogóle Polska prawdopodobnie pod wpływem bolszewickim znajduje się w stanie silnego wrzenia rewolucyjnego, więc lepiej poradzi sobie z problemem socjalista, niż poradzi sobie z nią prawica, z tym problemem.
Również przeceniano zdecydowanie znaczenie i siłę partii komunistycznej. Dlaczego to następowało, to przeszacowanie tej siły? Z bardzo prostego powodu. Nie ma wtedy czegoś takiego jak ośrodki badania opinii publicznej. Nie ma ankieterów, którzy pójdą, znajdą sobie grupę, prawda, tak jak to dzisiaj socjolog każdy zrobi, znajdzie, prawda, grupę reprezentatywną, 1000 osób, pójdzie 1000 ankieterów, z każdym zrobią ankietę, na kogo pani, pan będzie głosował w następnych wyborach. I wtedy na początku uważano, że partie radykalne, szczególnie komuniści, posiadają zdecydowanie większą siłę polityczną niż posiadali w rzeczywistości. Stąd też jest to, o czym mówił mój przedmówca, cała ta demagogia socjalna, która się wtedy dzieje. Mianowicie uważano, że zbliża się wojna polsko-sowiecka i tutaj mamy prawdopodobnie silną, wielosettysięczną albo może i milionową piątą kolumnę. No, w związku z czym trzeba tej piątej kolumnie, tym oficerom piątej kolumny, czyli prawdziwym komunistom, odebrać szeregowców poprzez demagogię socjalną. I państwo polskie zaczęło się, można powiedzieć, no, ścigać na demagogię socjalną z bolszewikami. Powiem tak. Okazało się, że zagrożenie bolszewickie nie jest tak wielkie, co wykazały pierwsze wybory, ale zagrożenie już takim socjalizmem rozmiękczonym właśnie typu PPS-u czy PSL Wyzwolenia rzeczywiście było realne. Ale w każdym razie pojawia się w związku z czym, i to będzie problem, który się będzie pojawiał przez cały okres międzywojenny, i w Polsce, i w całej Europie złowrogi cień komunizmu. I bez zrozumienia tego złowrogiego cienia komunizmu nie jest możliwe zrozumienie mentalności przeciętnego Europejczyka. Dużo się dzisiaj pisze o tym, że faszyzm rodzi się właśnie z tego przerażenia bolszewizmem, który może przyjść do nas. On rzeczywiście w ten sposób rodził się, szczególnie we Włoszech, po części również w Niemczech. W Polsce tego faszyzmu akurat nie było, nie zdążył wykiełkować. Zresztą zagrożenie komunistyczne po wojnie polsko-bolszewickiej okazało się zdecydowanie niewielkie z tego prostego powodu, że, jak to powiedział jeden mój kolega marksista, taki żywy, prawdziwy, jest jeszcze paru takich, dlatego że w 1020 roku proletariat zdradził sprawę rewolucji. Mówię o proletariacie polskim. I zaciągnął się, prawda, do polskiej armii i z Polską na ustach poszedł walczyć o niepodległe polskie państwo. Ale w tej atmosferze tego typu demagogia socjalna miała swoją rolę i nie zawaham się powiedzieć, że być może czasami nawet ludzie prawicy powinni się do niej posunąć po to, aby ratować państwo przed zagrożeniem bolszewickim. Powiem tak, lepsza własna demagogia socjalistyczna niż bolszewizm rzeczywisty. Tak bym to określił. Wreszcie kolejne nowe zagrożenie, zupełnie nowe i nieznane wcześniej, które się pojawia w II Rzeczypospolitej. Mianowicie zaprzeczenie tej zasady Grocjusza, od której zacząłem, że pomiędzy państwami albo panuje wojna, albo panuje pokój. Jakież to zagrożenie? Mianowicie pojawiają się pierwsze wojny gospodarcze. Rzecz właściwie wcześniej nieznana. Wojna gospodarcza. Pierwszą wojnę gospodarczą, można powiedzieć, której Polska doświadczyła, jest wojna, którą wypowiedział Polsce kanclerz Niemiec Gustav Stresemann, który przy pomocy ceł, porozumiawszy się wcześniej z państwami zachodnimi co do możliwości pokojowego renegocjacji granic wschodnich Niemiec, przy pomocy wojny celnej, wojny handlowej, próbował wymusić na Polsce zmiany terytorialne, a przynajmniej zmusić Polskę do uległości. Jest to nowy typ wojny, pierwszy, który Polska doświadczyła i którego wcześniej nigdy nie znała. Jakbyśmy sobie spojrzeli na te zagrożenia trzy, czyli zagrożenie militarne w tradycyjnej, klasycznej postaci, zagrożenie komunistyczne, wewnętrzne, jakby nie było, i wreszcie zagrożenie w postaci pierwszych wojen ekonomicznych w dziejach, no to odpowiedzi wydawały się wtedy ludziom proste i oczywiste. Na zagrożenie militarne, no tutaj powiedzmy sobie szczerze, nic się nie zmieniło. Zawsze na zagrożenie militarne jest ta sama odpowiedź, mianowicie budowa własnej armii. Jak to usłyszałem w jakimś programie wojskowym w telewizji, najlepszą obroną przed czołgiem jest drugi czołg.
I nic lepszego nie wymyślono. Na zagrożenie komunistyczne, no to oczywiście podobnie jak tutaj w przypadku zewnętrznym, wojsko, mamy policję. Ale pojawiło się zagrożenie nowego typu, wojny celne. Szczególnie Polska na te wojny celne była bardzo narażona, dlatego że większość polskiego produktu szła poza granice II Rzeczypospolitej przed 1014 rokiem. Dlaczego? Zabór pruski produkował dla Niemiec, zabór austriacki produkował na rynki austro-węgierskie. Zabór rosyjski, który szczególnie mocno odczuł powstanie granicy celnej ze Związkiem Radzieckim, produkował na rynek rosyjski, gdzie właściwie wszystkiego brakowało i wszystko można było sprzedać. I teraz w związku z czym pojawił się problem, w dodatku jeszcze wzmocniony przez wielki kryzys gospodarczy, który wybuchł w roku 29, w jaki sposób, co z tym fantem zrobić. Oczywiście zgadzam się tutaj całkowicie z tymi, którzy powiedzą, że droga sanacyjna no nie była, mówiąc delikatnie, drogą specjalnie udaną, a drogą tą był etatyzm, czyli budowanie gospodarki na wpół państwowionej z wielkimi państwowymi fabrykami, które miały zastąpić brak prywatnego kapitału. Ja powiem tak, oczywiście one zastępowały brak prywatnego kapitału, ale w ten sposób, że najpierw opodatkowało się własnych obywateli, więc kapitału nie było. Tu się pojawia pytanie, podstawowe pytanie ekonomiczne, czy rzeczywiście wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski miał rację, że państwo wydaje pieniądze racjonalniej niż obywatele. No, polemizowałbym. Ale pamiętajmy, że mogło być gorzej. Zawsze. Bo jak sobie patrzymy na Centralny Okręg Przemysłowy, to trzeba sobie patrzeć jeszcze na gospodarkę Włoch Benito Mussoliniego i program autarki. No, wojny tam, prawda, jakieś niezależność masła polskiego, prawda, żeby go nie importować i tak dalej. Także mogło być jeszcze naprawdę gorzej w porównaniu z Eugeniuszem Kwiatkowskim. Jak się patrzy na gospodarkę włoską lat 30., to przy całym tym zastosowanym systemie z etatyzowanej korporacyjnej ekonomii wszystkie liczby są brutalne. To jest spadek. I to jest spadek do sytuacji gospodarczej sprzed I wojny światowej Włoch. I to jest, że tak powiem, rozrysowanie tych zagrożeń z roku 18 i następnych. Teraz mamy rok 2017 i zagrożenia, które się bardzo mocno pozmieniały. Czy grozi nam w tej chwili jakieś zagrożenie komunistyczne w postaci silnej partii komunistycznej, która wywoła nam tutaj rewolucję i z zagranicy przyjdzie jakaś armia, prawda, czerwona, która w tą rewolucję wspomoże. No nie, takiego zagrożenia z pewnością nie ma. Nie ma ani komunistów, a mówię takich oczywiście ideowych, no poza tym moim kolegą, co o nim wspomniałem, tak? Ale on gdzieś tam mi kiedyś opowiadał, że na 1 maja chodzi sam, bo wszyscy są burżuazyjni. Tak, powiedział, że ci z tych PPS-ów różnych i tak dalej też. No, on z nimi nie chodzi, on ma oddzielną jednoosobową manifestację. Ale powiedziałbym w ten sposób, nie stanowi w moim przekonaniu głębszego zagrożenia dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wojna, militarne zagrożenie. W odróżnieniu od wielu solidarnościowych mediów, ja powiem szczerze, nie czuję tego nacisku i zagrożenia militarnego. My jesteśmy nim ciągle straszeni, ciągle słyszymy, a to już Rosja zaplanowała, a to się szykuje, a to już, a to ćwiczenia Zapad, a tam coś. No i tak ciągle słyszymy, że już mają nas jutro napaść i jakoś nas nie napadają. I zresztą powiem szczerze, nie bardzo widzę ten rosyjski potencjał, z którym mieliby nas napaść po prostu. Dlatego, że Rosja oczywiście posiada jeszcze silną armię, ale moim zdaniem nie posiada potencjału przede wszystkim ekonomicznego, dzięki któremu byłaby w stanie prowadzić jakąś poważną wojnę przeciwko państwom NATO. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że straszenie nas Zapadem i innymi tego typu rzeczami raczej wygląda moim zdaniem na sprytną strategię marketingową handlarzy bronią, a niż na rzeczywiste zagrożenie. Te rzeczywiste zagrożenia w moim przekonaniu są zupełnie inne. I wymieniłbym ich 5. Po pierwsze, zagrożenie jest pewnego rodzaju uzależnienie ekonomiczne. Powiem teraz coś, co być może wielu zgromadzonym na tej sali liberałom w pierwszej chwili nie przypadnie do gustu. Jestem przygotowany psychicznie na wybuczenie. Mianowicie okazało się, że nie jest prawdą, co nam przez wiele lat tłumaczono, że kapitał nie ma narodowości. Nie ma buczenia?
No słabe, myślałem, że będzie większe. Ja powiem w ten sposób. Kapitał nie to jest, że zawsze ma narodowość. Kapitał miewa narodowość, bym powiedział w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sobie na przykład obywatel Czech przy granicy z Polską zainwestuje ileś tam tysięcy złotych i otworzy na przykład, nie wiem, warsztat samochodowy, oczywiście nie powoduje to dla strony polskiej żadnych problemów. Bardzo fajnie, mamy nowego przedsiębiorcę, podatnika nowego, który zatrudni tam 3 osoby, prawda, i tak dalej. Jeśli sobie obywatel Niemiec wybuduje fabrykę, w której pracuje 30 osób i tam produkują, dajmy na to, nie wiem, takie na przykład mikrofony, też nie stanowi to żadnego zagrożenia. Ale jeżeli bank zagraniczny w ramach prywatyzacji kupi w Polsce ileś tam procent sektora bankowego, to pojawia się podstawowy problem. Czy wielki zagraniczny bank jest podmiotem apolitycznym? Szczególnie w krajach rozwiniętego etatyzmu, gdzie pomiędzy sferami wielkich korporacji, wielkich banków, a sferą elitami polityki następuje bardzo silna, tak jakby się chciało użyć określenia z poprzedniej epoki, konwergencja personalna i interesów. Moim szczerze uważam, że tego typu sytuacja powoduje, że taki tego typu kapitał już narodowość mieć może. Dlaczego? Dlatego, że jest powiązany bardzo silnie z państwem rodzimym, z którego pochodzi. I w związku z czym w takiej sytuacji może się okazać, że może uzależnienie ekonomiczne od jakiegoś tam kapitału może przechodzić w uzależnienie polityczne od jakiegoś państwa. Ja już nie mówię oczywiście o takich przypadkach prywatyzacji w Polsce, które miały miejsce. Były takie fajne prywatyzacje w Polsce, że prywatyzacja polegała na tym, że polską jakąś firmę sprzedano państwowej firmie, na przykład francuskiej. No bo ja to już w ogóle nie wiem, na czym wtedy prywatyzacja polega. I wtedy też mamy wprost od jakiegoś tam, prawda, dyrektora mianowanego przez państwo, który zarządza polską firmą, która jeżeli jest firmą znaczącą, ważną dla jakiegoś tam sektora, nie jest w moim przekonaniu zawsze firmą apolityczną i pozbawioną narodowości. Ja nie mówię, że trzeba tu wszystkich zaraz wygonić, prawda, siekierą jakąś z kraju, ale przynajmniej, że tak powiem, błąd popełniono wcześniej, że nie zwracano na takie rzeczy uwagi, a teraz ten problem jest problemem, który się może pokazać. Dam bardzo prosty przykład. Wszyscy, którzy czytają i znają moją publicystykę, zapewne zauważyli, że nigdy nie byłem specjalnie gorącym entuzjastą PiS-u. PiS-u, tak, tak. No nie byłem, mówiąc to bardzo delikatnie. Tym niemniej, powiem szczerze, jak obserwuję pewną antypaństwową histerię, bo tak należy to określić w stosunku do PiS-u, no to przechodzi to jakby mój poziom krytyki. Ja rozumiem, że ktoś tego PiS-u może nie lubić, prawda, i tak dalej, ale jeżeli sobie spojrzymy na przykład, które media to, że tak powiem, nakręcają tą histerię, to jakoś tak się dziwnie składa, że są to media należące do właścicieli zagranicznych. I teraz pojawia się w związku z czym pytanie. Czy rzeczywiście kapitał inwestujący w media jest kapitałem, który nie ma narodowości? I tak się na przykład składa, że właściciel jakiegoś tam, prawda, medium mówi dokładnie to samo, co mówi jego kanclerz. I jeżeli mówi dokładnie to samo, co mówi kanclerz, i w tym medium czytamy dokładnie to samo, co głosi publicznie politycy kraju macierzystego, to pojawia się pytanie, czy taki kapitał rzeczywiście nie ma narodowości i czy nie mamy do czynienia z wojną o charakterze informacyjnym. Bo prawda jest taka, że we współczesnym świecie wielką potęgą stała się informacja. I przede wszystkim kształtowanie informacji, kształtowanie na jej podstawie wizerunku świata i poglądów ludzi, obywateli, również poglądów politycznych. Zauważmy, że niektóre kraje mające świadomość tego typu problemów rozpoczęły bardzo silne środki zaradcze. Dam bardzo prosty przykład. Dużo mówiono i pisano swojego czasu na temat wpływu Facebooka na rewolucję w krajach arabskich. Zauważmy, że zaraz po tym, kiedy ten problem podniesiono, że się okazało, że tam ktoś na tym Facebooku zwołuje i tak dalej, zauważcie władzę administratora. Administrator może bowiem zabanować konta osób, które takie, że tak powiem, zwołują takie imprezy, całe grupy dyskusyjne i tak dalej,
a może równie dobrze zatrudnić kilkudziesięciu czy kilkuset troli internetowych, którzy, tak powiem, takie grupy będą zakładać i wszystkim będą tego typu informacje rozsyłać. W związku z czym niektóre kraje, tak jak na przykład Rosja czy Chiny, podjęły bardzo ciekawe inicjatywy. Mianowicie zakładają własne odpowiedniki Facebooka dla własnych obywateli. Po co? Po to, aby kontrola nad sieciami informacyjnymi, tak zwanymi społecznymi, nie wymknęła się i nie była kontrolowana przez kogoś z zewnątrz. To jest klasyczny środek, można powiedzieć, obronny w wojnie informacyjnej. Teraz inny przykład zagrożenia. Surowce. Polska podobno ma być teraz krajem wysoko rozwiniętym, jak ostatnio przeczytałem na jednym z portali. Mamy przestać być krajem rozwijającym się, tylko podobno się rozwinęliśmy. Jest to trochę, powiedzmy, pogląd dla mnie wątpliwy, ale to powiedzmy, że tak jest. A państwa i gospodarki wysoko uprzemysłowione i rozwinięte potrzebują bardzo dużo surowców, z którymi to surowcami robią różne rzeczy. I teraz w związku z czym suwerenność państwa, jego niezależność oznacza, żeby te surowce temu państwu zapewnić i były po pierwsze tanie i po drugie były pewne. Zauważcie państwo, że u nas problemy, które się pojawiają na przykład w dyspucie publicznej, jest dysputa albo-albo. Czy tani, ale niepewny gaz z Rosji, czy drogi, a pewny gaz ze Stanów Zjednoczonych. W związku z czym państwo suwerenne musi zadbać o surowce. Musi mieć możliwości kupienia ich czego gdzieś indziej, nawet czasami oczywiście drożej, ale przynajmniej mieć taką możliwość. Pojawia się pytanie, czy państwo polskie rzeczywiście o takie rzeczy dba. Z jednej strony podkreśla się często uzależnione surowcowo tam od Rosji, ale na przykład jak już byśmy patrzyli, gdzie sprzedajemy to, co wyprodukujemy, to się okazuje, że z kolei uzależnione od Niemiec, jeżeli chodzi o odbiorcę naszych produktów. Wreszcie kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, już będę powoli kończył, jest zanik suwerennego państwa. Co z tego, że będziemy mieli flagę ładną biało-czerwoną? Będziemy mieli orzełki z koronami na czapce. Co z tego, jeżeli będziemy mieli piękną rogatywkę biało-czerwoną i na tej rogatywce zawiesimy sobie orzełka, jak nam Unia Europejska określi, jakie mogą być w Polsce rogatywki i orzełki. Bo na przykład się okaże, że jest jakaś norma unijna w sprawie czapek. Innymi słowy, pojawia się problem, żeby państwo suwerenne nie było państwem fasadą. Państwem, które jest zagrożone tym, że jego prawo stoi poniżej prawa Unii Europejskiej i musi je dostosowywać. Widziałem gdzieś taką rozmowę pomiędzy prawnikami, którzy wpadli na pomysł, żeby stworzyć tam jakąś szkołę czy specjalność w jakiejś istniejącej szkole pod tytułem legislator europejski. Bardzo to ładnie brzmi, nie? Tak sobie przysłuchuję i jeden mówi do drugiego, ale właściwie co tam będziemy uczyć? Mianowicie będziemy uczyć języków obcych i słownictwa prawniczego. No tak słucham, ale dlaczego tylko słownictwo prawnicze, a nie jakieś takie, nie wiem, logika prawa, jak to się tworzy i tak dalej. Ale się szybko dowiedziałem, języki obce po to, żeby tłumaczyć akty przychodzące z Unii Europejskiej, a podstawy słownictwa prawniczego, no bo po to, żeby je w języku prawniczym umieć przełożyć po prostu na język polski. Ja bym powiedział tak, to jest pierwsze zagrożenie. Drugim zagrożeniem, które się pojawia, no się pojawiło ostatnio zupełnie, oczywiście jest zagrożenie separatyzmami. Jest wiele krajów w Europie, które z tymi separatyzmami zagrożone. Hiszpania, kraj Basków, Katalonia. Włochy, separatyzm przede wszystkim północny. Wielka Brytania, tam prawda, Szkoci i tak dalej. Ja bym powiedział tak, bardzo często słyszę na to odpowiedź, prawda, Europa tysiąca Liechtensteinów, prawda, czy czegoś takiego. Na tej sali nawet tutaj usłyszałem to pojęcie. Ja bym teraz chciał zobaczyć tak, jak sobie zobaczymy kraje, które są zagrożone tymi separatyzmami, zwróćmy uwagę na kraje, które nimi nie są zagrożone i gdzie te separatyzmy nie są groźne. Jak sobie zobaczymy, porównamy te dwie mapy, to się okaże, że będzie Europa tysiąca Liechtensteinów i przy tej Europie tysiąca Liechtensteinów zostaną Stany Zjednoczone, Niemcy i Rosja.
Innym słowem, Europa tysiąca Liechtensteinów będzie Europą, w której wszystkie te malutkie państewka będą zależne od trzech ośrodków. Jest to bardzo poważne zagrożenie. Również niestety pojawia się ono czasami w Polsce, o czym trzeba głośno mówić. No i wreszcie ostatnie zagrożenie. Powiedzmy sobie szczerze, zagrożenie gigantyczne. Ale takie bym powiedział zmierzalne. Mianowicie siła państwa współczesnego, jego realne możliwości wykonywania suwerenności. Bo oddzielmy suwerenność teoretyczną od praktycznej. Teoretyczną to ma każde państwo, które, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, nie musi tego z nikim konsultować. Nie ma obowiązku prawnego. Ale jest suwerenność w teorii i jest suwerenność praktyczna. Suwerenność praktyczną, czyli wykonywanie w praktyce suwerenności, ma ten, kto posiada potencjał. Przede wszystkim potencjał ekonomiczny. I tego potencjału ekonomicznego Polska nie ma, nie będzie, mimo wpisania na listę krajów rozwiniętych, dopóki będzie tylko i wyłącznie prowincją Unii Europejskiej i dokąd prawo europejskie będzie stało ponad prawem krajowym. Ja nie mówię, że nasze prawo musi być koniecznie lepsze, ale już wiemy, co robią tamci, w związku z czym mam marzenie, żeby legislatorzy europejscy w Polsce stracili pracę i zasilili bezrobotnych. No i wreszcie ostatni element stanowiący zagrożenie. Element wolicjonalny, którego się w żaden sposób nie da zmierzyć. Można mieć potencjał, można mieć wszystkie polityczne, ekonomiczne, prawne instrumenty bycia suwerennym państwem. Ale trzeba mieć wolę, żeby nim być. Ja niestety widzę tak, jednych, którzy nie mieli woli, nawet nie udawali, że mają, i drugich, którzy krzyczą, że ją mają, a tylko i wyłącznie odbierają telefony z zagranicznych ambasad. Dziękuję bardzo.